No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony i kolejny odcinek Mafia, edycja ostateczna na moim kanale. Moi drodzy, napad na bank. Boże, mam nadzieję, że zgarniemy tyle pieniędzy, mam nadzieję, że zgarniemy tyle diamentów, mam nadzieję, że zgarniemy tyle złota. Mam nadzieję też, że pomożecie mi w tym i zostawicie łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. A to wszystko dlatego, aby wiedzieć, że podobała wam się ta seria, która być może jutro się zakończy. Dlaczego jutro? No, nie wiem, tak sobie powiedziałem. Nie, no moi drodzy, tak naprawdę wydaje mi się, że zostało jeszcze maksymalnie dwa odcinki łącznie z tym. Także... Co to w ogóle za odgłos? No to dawaj, to idź. It's making me feel rich, and the little guy gets to walk away if he doesn't do anything stupid. Także właśnie, mam cię cały czas na muszce, także... You gonna shoot? I don't know. If I see a gun, he gets a bullet. So you tell him to stand down. It's all on you. Gościu. Już powinna w tym momencie policja przychodzić. W prawdziwym życiu to napad na bank nic by nie dał. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pieniądze wbrew pozorom nie są aż tak bardzo... Tak, tak, tak. No dobra. Dawaj, dawaj, gościu. Ja cię cały czas mam na muszce. No, także w dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego, że pieniądze są trzymane w większej ilości w bankach. No, mam nadzieję, że on to zrozumiał. I need you to put down your... Oh, sick him, boys! Shoot him! Dobra. Jeszcze ktoś? Och ty cholero. Brawo! Zabierz klucz zarządcy. No dobra. Volkey's on the table. No one else has to die. I don't have to die. Zabijamy go? Kurde. Dobra, wykiwał nas. Niech spada na drzewo. Wykiwał nas, więc niech teraz cierpi za swoje grzechy. Idziemy do skarbca, moi drodzy. Jesus, Mary and Joseph. Ciekawe, jakie mam to w jedną osobę ogarnąć. Oj. I co? I... Ja pierdzielę, dobra. Za chwilę mi zabraknie amunicji, tyle z tego będzie.
Dobra. Padli. Tamten mnie wkurza, bo ma... Ale pięknie poszło. Ach, ty choleroty. No. Nawet pięknie dobrze poszło. Kurde, jak oni szybko biegają. Elegancko. Podążaj za Paulim. Ale najpierw... Zaraz, Pauli, spokojnie. Już. Tylko wezmę sobie naboje. A, tutaj. O! O! Dobra, naboje, wszystko jest. To idziemy za Paulim. Dawaj, Pauli. No i ciekawe, ile jest w takiej torbie. No tu miliona na pewno nie ma. Dawaj. Niepotrzebnie się z nimi strzelałem, przepraszam. Idź. Dawaj, wybiegnij. Siadaj. Siadaj, Pauli. No, seriously? Serio? Dobra, zaraz gdzieś tu musimy na lewo iść, bo... Ja pierdzielę, ile tu jest! Czekajcie. Tam są jakieś... Można... Nie można. Chciałem... Kurde... Dobra, tu w lewo zaraz. Ile mamy policji, ja pierdzielę. Weź to teraz zgub, człowieku. Nie wiem, czy dobrze robię, ale robimy to. Nie wiem, czy ja dobrze robię, ale... Wow! Ole mi kloty poleciały tutaj. Co jest? Czat, tak jak... Znaczy czat. Tak jakby w tamtym miejscu w ogóle nie można było nic robić. To przecież to z pięć... Dobra, teraz tutaj. Niech oni tam się męczą. Dobra, chyba ich zgubię. Kawałek się cofnę. Dawaj, gubi ich.
Ale gra ewidentnie wariowała. Gra ewidentnie wariowała. Dobrze, teraz nie zwracać na siebie uwagę. Trzeba na spokojnie jechać do klubu Palermo. A, to już niedaleko. I spokojnie podzielić się pieniędzmi. Mam nadzieję, że będzie co najmniej na tyle, aby Poli mógł sobie interes otworzyć. Ale jesteśmy pobijani, kurde. Without you, I know that. Go home, celebrate with Sarah, come by my place in the morning, we'll split up the dough. Yeah, okay. Good luck. See you around, pal. Dobrze, cieszę się, że po prostu spełni swoje marzenie, nie? Praca po godzinach, moi drodzy, zrobiona. Zobaczmy zatem, co gra Śmierć Sztuki. Well, look at this. Christ has finally risen. I was getting ready to call the coroner. Sorry. Had a bit of trouble falling asleep is all. Me too. Thanks to you tossing and turning all night. Okay, what you do? We're just feeling lucky, so. Got that right, champ. But I've been thinking. Oh yeah? I'll call the papers. I've been thinking about taking you and a kid out to the shore. You serious? Ain't you working? Polly and me, we've come into some money. Huh. One of his cracked angles finally pay off? Yeah, something like that. Pack a few bags. I'll swing by after I go around to Polly's. What ain't you telling me, Tommy? Nothing. Sure, you and Polly are suddenly flush and now you want to leave town for a few days? That don't square. What's the point of making a buck if we can't spend it? That ain't it. You're moving. Even when you're standing still. Yeah, you're nervous about something. Ellie, you don't even know why yet. Well, that must be it. Well, you better figure it out before you get to Polly's. Just in case it's him that got you all wound up. Polly's all right. Don't worry about it. Well, I guess I'll see you soon. No dobra, ale wiecie co, pamiętacie jak w chyba 7 albo 8, czy może nawet 9 odcinku mówiłem, że kobieta, która zna nas na wylot i wspiera i dzięki której możemy być sobą, przy której możemy być sobą, jest złotem, tak teraz ta scenka idealnie to potwierdza. Ta scenka idealnie to potwierdza, bo ona powiedziała takie złote słowa. Mimo, że się nie ruszasz, nosi cię niesamowicie. Denerwujesz się, być może jeszcze nie wiesz sam czym. To jest takie, taka fajna sentencja, która w dzisiejszych czasach, mówię już o
roku 2021-2022 z perspektywy osób, które oglądają tego, ten odcinek. Ja nagrywam to jeszcze w 2021. Przypominam, 7 grudnia, dzień po Mikołajkach. Ale do czego dążę? Moi drodzy, czasem i to też często powtarzam, ale chcę, żeby osoby, które nie są tego świadome, były tego świadome, że nawet jeśli nie jesteśmy tego gdzieś tam w głębi duszy pewni, to zawsze do czegoś dążymy, za jakąś formą samodoskonalenia i to jest spoko. To jest spoko, każdy chce jakoś się tam rozwijać, każdy chce być coraz lepszy w tym, co robi, ale pamiętajcie o jednym. W zasadzie o dwóch rzeczach. O pierwszej rzeczy, o swoim własnym zdrowiu. Nie mówię tutaj o zdrowiu stricte fizycznym, ale mówię też o zdrowiu psychicznym. Balans pomiędzy zdrowiem fizycznym a psychicznym jest niezwykle ważny. Ja wiem, że osoba młoda, która powiedzmy to ogląda i która mnie nie zna, powie, że no jakiś debil gada o jakichś pierdołach. No ty, no patrz, Tomek, popatrz, no popatrz jaki dzban. Okej, możesz tak uważać. Możesz mnie uważać za dzbana, możesz mnie uważać za debila, ale pogadajcie z rodzicami, pogadajcie z osobami, które są waszym autorytetem. W zasadzie autorytetem waszym powinni być tylko i wyłącznie rodzice. Bo to oni gdzieś tam się starają, żeby was wychować. Oczywiście zakładając, że jesteście dziećmi, tak? No bo jeżeli jesteście dorosłymi osobami, to oczywiście autorytet nadal się nie zmienia. Ojciec, mama, ale w pewnym wieku, jeżeli dojrzejecie, też zmieniają wam się pewne poglądy. I wracając do głównego meritum, pamiętajcie, że w momencie, gdybyście pogadali z rodzicami, z waszymi autorytetami, oni powiedzieliby właśnie to samo, że samodoskonalenie na pierwszym miejscu, rozwijanie się, jeżeli stoisz w miejscu, cofasz się tak naprawdę. A... This neighborhood's going to the dogs. What happened to your door? Christ only knows. Biorąc pod uwagę, że w tych czasach naprawdę jest duża nagonka na więcej pieniędzy, na lepsze wykształcenie, na lepszy papier, na więcej osiągnięć, na więcej wszystkiego niż na przykład 20-30 lat temu, to pamiętajcie o tym, żeby mieć balans pomiędzy zdrowiem psychicznym a fizycznym. I ta druga rzecz, jeszcze zanim tutaj wejdę, ta druga rzecz też najważniejsza, to jest rodzina. Rodzina najbliższa, która zawsze powinna być na pierwszym miejscu. Zawsze. Nawet powiedziałbym na równi ze swoim zdrowiem. No, widzę, Poli się zabawił. Poli się zabawił, cholernik. Ale on w syfie mieszka. Poczekajcie, bo ja najpierw sobie zobaczę tutaj, czy nie ma żadnej znajdźki. O, oczywiście, że jest. Dzień dobry. 2/10 komiksy. Ale jak to jest? Aha, bo 10 komiksów Moonlight. Dobra, kojarzę. Ciekawe, gdzie te komiksy są, cholera, że ja ich tak mało znalazłem. No ale dobra, no ja tu nie grałem głównie... Polly! Polly. Dziura w głowie. Polly. Polly, kurwa, mieliśmy tyle planów.
Sam. It's me. It's Tom. Where's Polly? He's dead. I'm looking at him, slumped over in a hallway, torn a fucking skull. Oh, God. I was calling to warn him. About what? Jesus Christ. I owe you fellas my life three times over. Warn him about what, Sam? Salieri. He found out about the bank job. You're in deep shit, Tom. You gotta disappear. Okay. Okay. I just need some cash to get me and the girls out of town. Can you swing that? Sure. Anything, pal. You want me to come to Polly's? No. No, I can't stay here. Meet me at the City Gallery. Yeah, okay. Keep your head down, Tom. I'll see you soon. And, thanks, Sam. I always pay my debts, son. You know that. Polly. Kurde, no miałeś... Miałeś otworzyć swoją pizzerię. Polly. I gotta go. I'm sorry. Bo oczywiście tutaj nikogo. No nie przejdę tutaj, dobra. Ja pierdzielę, no nie wierzę po prostu, nie? Ja pierdzielę. Jedziemy do galerii miejskiej po prostu, bo... Ale wiecie co? Tak właśnie jest w momencie, gdy pogrywa się z osobami, które mają po prostu uszy i oczy dookoła głowy, nie? Przecież skąd... Znaczy, jakim prawem myśleliśmy, że to nie wyjdzie poza naszą dwójkę? Poza tym, kurde, byliśmy w banku, gdzie wszyscy nas widzieli. Widzieli, jak wyglądamy. Denerwuje mnie, że czasem nie można jechać kawałek prosto, żeby tak czy inaczej skręcić w prawo. Przykładowo, nie? Niby te same uliczki, a jednak gra sukcesywnie każe ci jechać jedną drogą, nie? Ja pierdzielę. Ale wiecie, co to oznacza? To oznacza, że nasze dziewczyny mogą być naprawdę... głęboko, nie powiem gdzie. Dobra, idziemy. Ja pierdzielę. Don't move, Tommy. Shit. Hey, Tom. Sam. What the hell's going on? You and Polly put me in a bad spot. I know, Sam, but I'm sorry about that, but I need to get out of town. Can you help me or not? There you go again. Making me choose between my friends and the family. This is what you were looking for, Polly's. Here's your cut. It's more than you deserve. Sam, you killed him. You killed Polly. No. Polly got himself killed. And you seem real tore up about it. I'm just in a good mood. Things are right between me and the Don. I'm moving up, and I just found this big bag of money. The Don knows about Frank, Tom. The whore, too. That whore? The girl you were sweet on? You're the one that let her live. I'm sorry about this, Tom. But our business has rules. Shame, too.
Don Salieri really liked you. Ty szmaciarzu. Szujo. Have a good cry at your funeral. You think you're doing this because you're loyal, but you're not. You're just scared. Maybe. But you would have lived a lot longer if you would have just looked over your shoulder from time to time. Goodbye. Don't let him suffer, boys. He's my buddy. Szujo! Dobra. Jeszcze ktoś? Nie. No dobra. To idziemy po tego knypka. Idziemy. Ale mi się beast mod włączył, ty! Wow, wow, wow! Gdzie ty cholero jesteś? Tam nikogo nie ma, dobra. Dobra, mam żyćko. Co to było w ogóle? Ile ten gościu dostał nabojów? Kurde, dawaj. Ach. Dobra, padł. Na razie w miarę okej idzie. Czekajcie, bo ja mam jeszcze... Tutaj gdzieś były ten. O właśnie, koktajle. Tak właśnie. Kurde, nic więcej tutaj nie było, okej. Okay. Tu mam jeszcze naboje. Tu muszę przejść, tutaj coś mam. Zebrano 4 na 20, what the fuck. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ja tak za nim biegł. Łyty pyty. Jakby to jasne trafił. Dobra. O, trzeba usiąść inaczej, bo to jest już... Dobra. Wydaje mi się, że będzie... Dobra, padł. Tutaj. A, ja ci dam. Ja ci dam, poczekam. Dobra, skończę palić. Hop. Dobra. Tam jest coś dla mnie.
O, właśnie, First Aid. Tak. Tu coś jeszcze mamy. Marcano. 12 na 22. Skąd ja mam tyle, kurde? Dobra, mi się wydaje, że w momencie jak jest na czerwono, to ja po prostu nie, że w niego nie trafiam. Tylko zasięgu nie ma? Może tak być. Dobra. Pięknie nawet to poszło. Weźmy naboje tutaj, bo to jest złota rzecz. Poli, kurde, pomszczę cię. Ja pierdzielę, gdzie ja stanąłem? God damn it. I ciekawe, odkąd będę musiał iść. Jak od samego początku, to nie ukrywam się, wścieknę. No. Ale nie, no wydaje mi się, że nie, że od momentu jak apteczkę wziąłem, to jest kontynuuj po prostu. A, od tego momentu, no dobra. Dobra, srali mazgali, będzie wiosna. Dobra, mamy to. Dobra, sam siebie spali. Ej, dlaczego jest tak, że w momencie, jeżeli ja zaczynam od, powiedzmy, ostatniego zapisu, to nie zapisuje mi tej ilości, kurczę, nabojów, którą miałem? Przecież to jest śmiech na sali. Dobra. Po prostu to trzeba to ogarnąć w ten sposób. Chodź tu. Już ty, Belzebubie. Dobra, mam cię dość. Dobra. Ale najpierw, zanim pójdę za samym Żyćko, teraz by się przydał quicksave, nie? Bez kitu, teraz by się przydał quicksave. Dobra. Tu zbieramy, tu zbieramy. Przeładuj, 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 Tommy. Brawo. Bardziej fart trochę niż... Aleś ty mnie tutaj... Dobra, ja cię zaraz ubiję. Nie, nie, nie. Ja ci dam mołotow. Dobra, 7 na 21. Nie mam już praktycznie...
Dobra, Lupara. Może... Wow. Nie, 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 nie. 7 na 21 to jest... Dobra, nie, ma, nie mam więcej nabojów. No po prostu nie mam, no. Dobra, no, dawaj Sam. Idziemy. Musimy go pomścić. Ty no, co tu nie ma nikogo? Ty no nie ma nikogo. Coś jakoś tak niebezpiecznie się robi. Dobra, tam. Wydaje mi się, że tutaj będzie... O, tu coś jest. No proszę. Wydaje mi się, że jak piznę tutaj, to coś mnie... Ja pierdziel. Nie powiem, że zaczyna mi brakować, kurczę, nabojów. Dobra, idziemy tędy. Idziemy tędy, myślę, że nie będzie źle. Wejdź. Ja pierdzielę. Nie? No przecież powinieneś zginąć, chłopie. Dobra. God damn it. Brawo! Jo pierdziele. Ile jeszcze muszę będę musiał rozwalić tych gości? No, dawaj. Jeszcze jeden tam jest. Jeszcze jeden. Tylko się pokaż. Już ty śmieciu, ty. Nie trafiłem w ogóle, ale okej. Coś tam było, ale... Co to jest? Lupara. Lupara mnie nie interesuje. Dobra, jeszcze ktoś? Tamtego muszę zabić, bo... A, dobrze! Szebi, skup się. Jeszcze. Przecież zgin... Zginę, jeżeli zaraz nie znajdę, kurde, apteczki. A nie znajdę na bank. Dobra, tu jest gdzieś. Tam, no nie, w tamtym kierunku nie szedł. No, coraz więcej krwi. Zaczyna się opierać o ten. O mur. A to oznacza, że już nie ma siły. Dobra.
Dobra, wydaje mi się, że już... Wydaje mi się, że już nie ma tutaj żołnierzy, ale... Mamy to! Nobody's carrying you to the doctor this time, Sam. You kill me now in the dawn. She's never gonna stop looking for you. But you let me live. I'll tell Salieri you're dead. You can disappear. Just like Frank. Only you'll be smart enough to stay gone. Right? What happened to him? He was hiding out in Europe. But the dumb bastard. He started betting at the dog track. Got spotted by a friend of the family. So Salieri, he sent out a crew. And his family? Can you? Always that little voice in the back of your head. Maybe sounds like your baby girl. Zabij go, Tommy. Zabij go, Tommy. I was telling you not to pull that trigger. And you can't make up your mind. It's getting easier every time you open your fucking mouth. We sure had some laughs, right? Remember that time? Me, you, Polly. Nie mów więcej tego imienia, śmieciu z radziecki. Zabiłeś Poliego, nie masz prawa wymieniać jego imienia. W imię czego? Tyle razem przeszliśmy. Chciał się dorobić, on chciał po prostu być normalny. Red Dead Redemption 2 Blood Money. I sympathize with the situation, Tom, and I want to help your family, but I can't do anything unless you're willing to testify in court. You understand that, right? You'll have to sit in that box, stare down Salieri, Ralphie, Vinny, maybe even Sarah's father. I don't know if you got the stones for it, if I'm being honest. I'll do what needs to be done. But you need to get my family new identities and ship them far away from here. Well, hold on. There's a long road between us sitting here bumping gums and Sarah sleeping under new stars. Then I'm sorry I wasted your time. And mine. I gotta get out of town. Look, Tom. I got a family too. Wife. Four boys. All Irish twins. Yeah. So you know I understand what you're going through. All the worrying over them, the fear that one of them's gonna go before you do. With this case, it'll be one of the biggest this city has ever seen. It could drag on for years, and I don't know if I can protect you for that long, not the way things are downtown. Everyone's gotta eat, right? Even dirty cops. Just being honest here, there's a few bodies I can trust downtown, but not many. And if it comes down to you or me taking a bullet, I'm not gonna make my wife a widow. Keeping you alive ain't exactly the moral course, but I'll try. That's a pretty good sales job. Trying to make me think you got nothing on the line. But this is your whole career right here. However it works out for me, whether I live or die, you get to crack the Morello case and take down a Don.
Salieri will be your legacy. To prawda. Umie to rozegrać. Don't go thinking you know me, Tom. Salieri belongs behind bars. I'll help you so long as you help me put him there. That's all this is. And that has to be enough. Hmm. 1951. Wzięliśmy ślub. Long time ago. In another life. Someone once told me that family is a man's Achilles heel. Wzięliśmy ślub. His greatest weakness. Maybe he was right. Because everything I've done, both good and bad, I've done for my family. I've turned my back on people they thought were my friends. I've kept a lot of hard promises. I've spent 8 years totally alone. Trying to find myself so I could come home a better husband, a better father, a better man. Now that I'm a lot older and just a bit wiser, I see that family is our greatest weakness. But it's also our greatest strength. It gets us out of bed in the morning. It lets us chase our dreams, even when they're moving too fast to catch. It keeps us from falling over when we're too tired to take another step. Mr. Angelo. Yes. Mr. Salieri sends his regards. Tommy! It's okay. You're safe now. Safe. Remember that money, jobs, even best pals will come and go. But family. Family is forever. Było właśnie to, o czym mówiłem. Moi drodzy, rodzina pozostaje zawsze. Rodziny się nie wybiera i kiedy momentami myślimy, że nie może być gorzej, może być gorzej. Powiem wam tak, moi drodzy, myślałem, że będą jeszcze dwa odcinki z Mafii. Zamknąłem się w jednym. Głównie chciałem ten tytuł nagrać z kilku powodów. Pierwszy powód był taki, że chciałem mieć jakiś tak jakby ciekawy content, który przyciągnie was, moi drodzy, w momencie, gdy nie ma jeszcze Dying Lighta 2. Sobie muszę troszkę tutaj ściszyć, bo praktycznie nie słyszę własnych myśli. I teraz tak, w momencie, gdy padło na kilka tytułów, które miałem do wyboru,
Red Dead Redemption 2, Mafia, Little Nightmare 2. Wybrałem Mafię. Dlaczego? Dlatego, że pamiętam, jak grało mi się w trzecią część. GTA ma swój urok. Mafia ma ten urok jeszcze większy. Ja podczas tych filmów tutaj wspominałem, że lubię bardzo klimat Ojca Chrzestnego. Oglądałem tą serię dwa razy i to stricte, gdy byłem bardzo młody. Teraz już nie mam czasu tak naprawdę na nadrabianie, nie oszukujmy się, ale długiej trylogii, prawda? I zawsze byłem gdzieś tam w jakimś stopniu zaciekawiony i zafascynowany latami, gdy ludzie, tak jak też powtarzałem wcześniej w filmie, nie gonili aż tak bardzo za sławą, jak w dniu dzisiejszym. I teraz ktoś mi powie, że Chevy, no jak to? Przecież właśnie skończyłeś historię, która opowiada o tym, jak Tommy wspinał się w szczeblach mafijnej hierarchii. Tak, ale zobaczcie, na jakim to było poziomie. To były zwykłe przestępstwa. To był nawet podnóżek góry lodowej. Większa jazda dopiero zaczęła się już od momentu handlu narkotykami. I kobiety, szacunek do związku i po prostu ta taka mała różnorodność wyglądu, czy chociażby samochodów, to jest coś dla mnie. I stwierdziłem, że o tyle, o ile w trójce, w trzeciej części, którą nie ukończyłem, z racji patcha, który wywoływał u mnie na kompie po prostu niesamowite lagi na nagraniu, gra chodziła teoretycznie super, filmy wyglądały tragicznie. Na moim fanpage'u na Facebooku możecie sobie zobaczyć filmik, jak wyglądały nagrania po jednym z patchy Mafii 3, i odpuściłem ten tytuł i z tego też powodu chciałem po prostu zacząć od nowa. Nie mówię, że skończę wszystkie trzy części, ale chciałem zacząć od nowa tą serię, poznać ją od podszewki, zwłaszcza, że i była szansa zagrać w Definitive Edition, czyli edycję ostateczną. I to przede wszystkim mnie skusiło. Klimat, niesamowita historia. Moim zdaniem głównie ta gra wygląda jak film fabularny. My tutaj mamy troszkę rzeczy do zrobienia, ale to jest tak naprawdę lekka interakcja i przerywnik głównie w filmach i w całej narracji, którą opowiada Tommy, tak? Moi drodzy, no mam nadzieję, że pozytywnie was zaskoczyłem. Wiem, że kilkukrotnie gdzieś tam musiałem powtarzać te sceny, gdzieś byliście świadkami, że umierałem, ale ja zawsze powtarzam, moi drodzy, ja nie jestem dobry w strzelankach. Ja nigdy nie byłem prograczem. Ja jestem zwykłym człowiekiem, takim jak ty czy ty. I jeżeli, nie wiem, macie podobne odczucia co do tej gry, że mimo tam jakichś niepowodzeń, które gdzieś tam was spotkały, ten tytuł was wkręcił niemiłosiernie i macie, naprawdę, macie ochotę zagrać w drugą część, to witajcie w klubie. Moi drodzy, na taką większą recenzję być może ja się skuszę po prostu na Steamie. Na Steamie, moi drodzy. I tam możecie sprawdzić, jakie dałem plusy, jakie dałem minusy i co tak naprawdę myślę o tej grze. Dziękuję wszystkim, którzy dawali łapki w górę. Dziękuję za wszystkie komentarze, które dawaliście pod serią. No i co? Teraz powinniśmy mieć gdzieś 14, może 16 stycznia z waszej perspektywy, czyli jeszcze jakaś seria wpadnie na kanał. Postaram się coś nagrać, aby to czekanie na Dying Light 2 Stay Human, który zresztą już jest kupiony, jeśli chodzi o preorder, był cudowny,
i niezapomniany. Dzięki za wszystko i do następnego filmu. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.